dobiegają końca prace w Muzeum Historycznym w Sanoku, a konkretniej w nowo wybudowanym południowym skrzydle, gdzie mieści się galeria prac jednego z najbardziej znanych sanoczan, a zarazem jednego z najwybitniejszych malarzy współczesnych, Zdzisława Beksińskiego. Cały zamysł ekspozycji mniej więcej wygląda tak, że wejdziemy do sali poświęconej Sanokowi i najwcześniejszym pracom. Spotkamy się z pracownią Beksińskiego, co prawda już tylko na dawnej fotografii, z rodziną Beksińskich też na dawnej fotografii, a nawet z taką fotografią, na której artysta akurat maluje obrazy, które w tej sali wiszą. Potem przechodzimy do pracowni warszawskiej, w której się w tej chwili znajdujemy, a potem schodząc na dół poprzez kolejne piętra będziemy mieli do dyspozycji bardzo różne rzeczy. Oprócz materiału, który będzie zarchiwizowany na komputerach i stanowiskach komputerowych, które w skrzydle będą, będziemy mieli na przykład sporo takiego materiału archiwalnego w gablotach z wysuwanymi szufladami dla tych, którzy no, będą czegoś poszukiwać, będą chcieli mieć jakby ten materiał najbardziej dotykalny, autentyczny. No i oczywiście obrazy, rysunki, fotografia poprzez hol, poprzez korytarze, poprzez nawet wykurz, który połączy nas z widokiem, z pejzażem sanockim, z tym pejzażem, który jakoś odnajdziemy również w fotografii artystycznej Beksińskiego, do sali, dużej sali, w której będziemy się spotykać na różnych imprezach, na lekcjach muzealnych, na różnego rodzaju warsztatach, no i sali, którą nazywamy labiryntem, labirynt Beksińskiego, tam będzie najwięcej prac, tam właśnie w tamtej sali towarzyszyć nam będzie ukochana ósma symfonia Mahlera, ukochana przez mistrza. Miejsce na kontemplację, miejsce na spotkanie z artystą, bo przecież w paru punktach artysta na monitorze będzie do nas mówić, to jest jakby, chcielibyśmy, żeby to było to pełne takie wrażenie kontaktu i z twórczością i z osobą. Noce Kultury Galicyjskiej to jest termin, w którym otworzymy skrzydło, otworzymy uroczyście 19 maja. Zapraszamy wszystkich sanoczan, będzie można tą galerię obejrzeć przy naszym przewodnictwie, przy naszym oprowadzaniu, za darmo oczywiście. Natomiast my już udostępnimy galerię wcześniej, przed uroczystym otwarciem, na długi weekend. Byłoby to bardzo nie w porządku, gdyby długi weekend majowy, kwietniowo-majowy i te tysiące turystów przyjeżdżających z całej Polski nie mogli doznać tego, co inni w następnym terminie zobaczą. Zadanie pod nazwą Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku, pierwszy etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku, było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.